Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest trudna. Zapytaliśmy dziś mieszkańców Warszawy o to, ile kosztuje ich życie w stolicy i co myślą o nowym programie rządowym. Czy wynajmuje pani mieszkanie w Warszawie, czy mieszka w swoim? Wynajmuję mieszkanie, ale nawet nie w Warszawie, tylko pod Warszawą. A dlaczego pod Warszawą? Cenowo. Jednak jest ogromna różnica. W Warszawie pokoje są między 1500 za taki bardzo, bardzo niski standard do 2500 niekiedy. Mieszkam swoim, ale poza Warszawą. Okej, okay, a kupiłeś dawno temu? Niejako. Czy mieszkasz z rodzicami? Nie, kupione przez rodziców było. Okej, okay, a dawno? No, z rok temu. Mieszkam w swoim, znaczy we wspólnym, nie tylko moim, ale też małżonka. A trudno było kupić? Jak dawno w ogóle kupiliście to mieszkanie? Wie pani co, to było z 10 lat temu, więc wtedy była zupełnie inna sytuacja. Teraz pewnie nie byłoby nas stać na mieszkanie na Ursynowie, takim metrażu i w tych czasach. Wynajmuję. Nie. Chciałem ostatnio kupić, ale ceny są tak wysokie, że nie wiem, czy to się opłaca na budżet prawie 30-latka, który jest. Więc jeśli będę kupował mieszkanie, to od dewelopera. Bo jak już mam brać kredyt, to wolę swoje nowe mieszkanie wkładać. Wynajmuję sama. A za to mieszkanie pod Warszawą, ile za pokój pani płaci? Płacę 2000, ale mamy mieszkanie ze współlokatorem trzypokojowe, więc każdy ma swoją przestrzeń, plus mamy tą przestrzeń wspólną. Czyli bardziej się opłacało? Zdecydowanie, plus mam też pieska, jest to miejsce parkingowe, więc to też bardzo ułatwia sprawę. Jak wyglądają koszty w Warszawie? No, drogo. Wynajmuję trzypokojowe mieszkanie, 5000 kosztuje na wolę, a mieszkam sama, no jakoś drogo. Ja mam 70 metrów, na 70 metrów mieszkanie, dwa pokoje, to płacę 4500. To chyba nieźle i tak. To nie jest źle, bo mam to od znajomych, a oni to mieszkanie wynajmowali za 7000, a ja wynajmowałem też kawalerkę, która miała 26 metrów, było 2700. Więc to jest tak naprawdę, jeśli miałbym wziąć kredyt, to rata może wynieść 3,5 albo 2,700, ale wkładam swoje, a nie w koleżanki kolegi mieszkanie. Więc ceny są kolosalne. Na przykład no, ostatnio widziałem na Facebooku, było pokój, tam 15 metrów czy 10, 1800 zł. Plus internet, no, to jest absurd. A jak kupowałeś mieszkanie, to jakie różnice były w cenach? Ten sam metraż powiedzmy w Warszawie, jak był patrzony na Woli, no to różnica to jest... No, 150-200 tysięcy. To tak minimum bym powiedział. I to jeszcze nie jakby z rynku pierwotnego, tylko wtórnego. Rząd wprowadza program, który ma być pomocą. Czy pani w ogóle myśli o tym, żeby kupić kiedyś mieszkanie w Warszawie? No, w Warszawie może nie, bo ogólnie jakby nie pochodzę stąd, więc jeszcze tak nie orientuję się za bardzo, czy na pewno będę chciała tu zostać na stałe. Poza tym, no jak patrzę na te ceny mieszkań, no to nie wiem, czy kiedykolwiek po prostu będzie mnie stać na to mimo tego programu. No jest nowy rząd, więc może... Może coś zrobił, żeby było lepiej. Z tego, co się dowiadywałem, to ma być to tak, że nie wiem, jak jestem singlem, to nie mogę zameldować, nie wiem, żony, tak miało być, czy partnera, czy partnerki, bo jest to jakby weryfikowane przez ten urząd, czy przez kogoś tam. Że będzie fajnie na początku, ale niech, nie daj Boże, noga się powinie, jedna rata się opóźni, to już nie ma tej pomocy. Więc ja jestem jakby... Nie do końca zwolennikiem, żeby korzystać z tego. Bardziej wolałbym już odłożyć pieniądze, jeśli jest taka możliwość, i wtedy wziąć kredyt. Nie wiem, może wygram w totka, dzisiaj jest losowanie, to kupię za gotówkę, ale... No to powodzenia. Dziękuję, ale ten program to jednak nie ten. Takie opłaty miesięczne za prąd i tak dalej, jak to wychodzi? Szczerze powiem, że my płacimy około, za takie ogólne rachunki, czynsz, prąd, woda, około 600 zł miesięcznie w takim właśnie okresie zimowym. Latem no to jest to około 400 zł. Wszystko zamyka się na poziomie tak powiedzmy 450 zł, to wszystko się zamyka, jeżeli chodzi o wodę, prąd, no bo gazu nie ma. Bardzo wzrosły. Myślę, no ponad 1000 zł na ten moment, na czteroosobową rodzinę. Ja mam to już w cenie. A jeśli nie, jeśli się przekroczy te normy i tak dalej, to jest wtedy jakoś tak ryczałtowo, że się to zrobi. Ale jak tamto mieszkanie, które miałem 2700 za kawalerkę, to było 100-150 zł, a też mnie dużo w domu nie było.
więc to też trochę tak niesprawiedliwe. Ale cóż, ale trzeba też wiedzieć, na kogo się trafi, bo wcześniejsze mieszkanie, które wynajmowałem, no to właściciel kazał mi odprowadzać podatek od nieruchomości na przykład. Ja to płaciłem przez długi, długi czas, chodziłem do spółdzielni, płaciłem to, no gdzie to jest no, niezgodne z prawem. 500, 800 zł, coś takiego. Co mogłoby się zmienić, żeby młodym było łatwiej? No na pewno fajnie, gdyby te wszystkie mieszkania były troszeczkę tańsze, ale ewentualnie był jakiś właśnie program właśnie chociażby dla osób, które się uczą i wynajmują mieszkanie, bo są tutaj na studiach, gdyby był właśnie program, który będzie pomagał studentom w wynajmie mieszkania.